Siemanko, z tej strony Jaro, witajcie na nowym odcinku na tym kanale. Widzieliście dwa odcinki moje treningowe, czwartek, piątek. Dzisiaj będzie taki mały przerywnik. Pokażę wam po prostu, na czym to zostało zbudowane. No bo wiadomo, widzieliście jaką mam siłę, jak wyglądam, więc teraz wam pokażę tak mniej więcej po kuchni mojej oprowadzę, co mniej więcej jem, co spożywam, żeby wybudować takie łapsko. Także lecimy bez zbędnego gadania. No dobra, może zacznę od tego, co jest na miejscu, nie? Więc tutaj już skierowałem kamerę na owoce. Moja potrójna elita. Pierwszy stopień jabłko. Drugi jest, wiadomo, pomarańcza, trzecie są banany. Ogólnie najbardziej i najczęściej spożywam te rzeczy. Głównie u mnie lądują owoce takie, jak mówię, jabłko, pomarańcze, banany, nie wiem, po prostu smakują mi bardzo, więc dlatego często je spożywam. No nie tylko się zamykam w szufladce tych owoców, ale też jem i kiwi, ogólnie ja nie wybrzydzam z owocami, ja jem praktycznie każde owoce, tylko najczęściej właśnie te jem owoce, bo owoce są ważne w diecie, także staram się codziennie tam z dwa owoce zjeść w ciągu dnia, nie? Także to jest pierwsza rzecz. No i wiadomo, mają witaminy, także dlatego też to spożywam. I są kaloryczne, fajnie nawadniają. Banan też bardzo kaloryczny. Dobra, przechodzimy dalej. To co może was najbardziej interesować, czekajcie, aby skieruję dobrze kamerę. O, dokładnie tak, tak jak widzicie. Białko. Oczywiście białeczko. Jest lokowanie produktu. Nie zapłacą. No nie zapłacą. No, za mały Jupiter jestem, ale okej. To jest jakaś firma Econo po prostu. Teraz wiecie. Teraz ogólnie jest taki problem, że jest kryzys na rynku, więc jakie by nie byś... jakie byście białko nie kupywali, to już jest troszeczkę droższe, więc wolałem kupić tańsze. Ogólnie z białkiem mam taką śmieszną historię i też mogę was przestrzec przed tym, żeby go nie brać w dużych ilościach. Kiedyś miałem takie coś, że zjadłem sobie na wieczór białko. No, bo miałem taką obsesję, to było rok, dwa lata temu, jakiś ładny okres temu, miałem taką obsesję, że chcę być jak największy, nie? Więc muszę jak najwięcej białka spożywać. No i w sumie wsypałem sobie 2,5 miarki, a miarka ogólnie wygląda, zaraz wam pokażę, aby skieruję kamerę, poczekajcie. O, dobra, no, będzie mniej więcej widać, dobra, czekajcie, gdzie to co zbieram? No. Dobra. O. O takie coś, nie? O, o takie coś. No i 2,5 miarki jebnąłem. No i w sumie jebnąłem to wieczorem, nie? Walnąłem to wieczorem. No i sobie śpię, nie? O tako. No i w sumie tak się, coś się zaczęło kołkować mi w żołądku i takie, czuję takie drrr. I tak jeździ mi porządku, nie? Drrr. No i w sumie tak zaczęło jeździć, aż się rozbudziłem i po chwili poleciałem do kibla i normalnie jebudu, du-du-du-du-du. I kurde, normalnie, jak to mój stary mówi, jacuzzi w kiblu było, czyli no, opróżniłem się, nie? Więc przestrzegam was przed tym, nie bierzcie dużo białka, ja to biorę tak półtorej miarki przeważnie. Ja to sobie rotuję z innym rodzajem, znaczy z innymi źródłami białka sobie to rotuję, nie? Ale was przestrzegam przed tym, żeby tego ogólnie często po prostu, no raczej żeby tego w dużych ilościach nie ładować, bo tak jak mój trener mi opowiadał, to się dzieje przez laktozę, laktoza takie właśnie działanie wywołuje. I kolejną rzeczą przy białku, już mówiłem mniej więcej białko. Białko to wiecie, jak najtańsze, to już raz opowiadałem na jednym wideo. Sorry, bo coś mi butelka tu spadła. Teraz wam pokażę kreatynę, jaką biorę. Kreatyna, no nie wiem, to jest z chyba
też nie polska. No teraz też kreatyna nieźle podrożała, powiem wam tak szczerze, ona 20 zł, kiedyś za 3 dychy kupowałem z KFDK. A to jest jakaś, zaraz wam pokażę, United Kingdom, no z Wielkiej Brytanii, także jest, nie jest polska, ale z KFD mam witaminy. Witamina D plus K, no bo wiadomo, zima była, więc trzeba było uzupełniać jakoś braki, także tak to wygląda. Reszty witamin jakoś mi bardzo po prostu nie trzeba, gdyż jem, tak jak wam pokazywałem, dużo owoców, warzywa, no to zaraz wam coś tam jeszcze pokażę, nie? Ale przez to, że spożywam różnorodnie, nie potrzebuję brać jakichś tam kompleksów witaminowych, nie? Także tak to wygląda. Nie, może przejdźmy teraz do przekąsek, nie? Bo tutaj też przekąski mam. Taka moja, jakby powiedzieć wam, strefa takich przekąsek, nie? Między posiłkami, czyli oczywiście wafle ryżowe, tu są z musli, ale ogólnie wafle lubię, fajne źródło węgli, takie szybkie, no i są zdrowe, według mnie, nie? Nie będę wam strasznie szczegółowo omawiał tych produktów, bo to nie jest Jaro recenzuje, tylko po prostu wam mówię, co jem, nie? Także wiecie, o co chodzi, nie? Tu też mam jakieś chrupki, to też jako źródło węglowodany, też fajnie wchodzi. No to ma mało cukru, wam powiem tak szczerze, mało soli. Tu nawet białka ma nieźle dużo, także takie rzeczy ogólnie zjadam. Wafle, tutaj mamy jakieś biszkopty, ale to wam nie będę pokazywał, bo to jest mniej już wartościowy posiłek. Taki między, nie, taki o, żeby sobie oszamać, nie? Ale to jest spoko, wafle kukurydziane, też fajne. No, też niezłe węgle, też fajny składzik, także to między posiłkami sobie wcina. Tutaj mamy oczywiście gorzką czekoladę, uwielbiam, naprawdę. Dla mnie, kurwa, dzień bez czekolady to jest dzień stracony. Zawsze gorzką sobie wcinam. Też fajne źródło ogólnie, nie wiem, to powiedzieć, tłuszczy, jak i białka, ale ogólnie czekolada jest kaloryczna, dlatego fajnie można sobie wagę na tym nabić. Także tu są takie rzeczy, tu są takie, wiecie, to są rzeczy ogólnie takie między posiłkami, przed treningiem sobie mogę to zjeść. Ogólnie trener mi napisał, nie wiem, to powiedzieć, rozpiskę mam, nie? Co mam mniej więcej jeść, ja się na tym wzoruję i właśnie takie sobie smaczki jak wafle kukurydziane, ryżowe sobie po prostu do diety dodaję. Tutaj wam zaraz pokażę. Tu już jest pieczywo. Ja wiadomo stosuję ciemne, nie stosuję jakiegoś jasnego, pszennego. Ciemne jest lepsze, bo ma więcej błonnika. Ja ogólnie często jem tosty. Nie smażę w tosterze, ale po prostu o, czekajcie, bo się walnąłem w akcji, bo nie nagrywałem na tosty. No, tosty nie robię tego w opiekaczu czy tam w tosterze. Po prostu jem na sucho, jako kanapkę sobie ogarniam, nie? Takie tościki. Bułki też były wcześniej, ale ogólnie wyjadłem, także bułek jako tako nie ma, ale tutaj wam jeszcze pokażę inne. O, tam jak widzicie, jest na zapas, tosty są. O, raczej już nie widzicie. O, o, tutaj jak widzicie, o, tu są na zapas tosty, nie? Tu jeszcze wspomnę do przekąsek bakalie, dorzucam do białka. No to są, no też można powiedzieć, że węgle, tłuszcze różnego rodzaju, zaraz wam powiem, jak to wygląda. No głównie węglowodany, nie, uzupełnienie to zawsze, tam urozmaicenie szejka też fajnie smakuje. No takie bakalie w różnych sklepach znajdziecie, nie. Przykład, są różynki, żurawina, morele, no więc można fajnie sobie urozmaicić żarcie. No to tu już jest głównie tłuszcze. Tu mamy słonecznik. Rzadko jem, ale
Czy zdarza się, że sobie zjem? No tak, głównie to są tłuszcze, nie? Jeszcze wam pokażę źródło węglowodanów, które wam pokazywałem, czyli to są właśnie płatki kukurydziane. Znaczy płatki czekoladowe, nie? Takie... no, to ja tak wam pokazywałem, to przed treningiem sobie właśnie stosuję. Tam jeszcze jedno jest napoczęte, pakowanie, to wam nie będę pokazywał. Tu już są inne węgle, takie bardziej złożone. Często właśnie kasza gryczana u mnie ląduje. Bardzo fajne źródło błonnika i ogólnie jako do obiadku możecie sobie zastosować. Co tu mamy jeszcze? Ryż, wiadomo, też jest, jak to u kulturystów bywa. Ryż biały, też ogólnie wcinam. Co tam jeszcze mamy? Ryż, głównie ryż i jeszcze kasza będzie na pewno jęczmienna, jaglane. Jaglane ja nie lubię zbytnio. Moi rodzice wcinają, ja wolę jęczmienną, także to są takie trzy rzeczy, które jem, no do obiadu sobie zawsze dorzucam, nie? No dzisiaj ogólnie na obiad rybka lądowała, ziemniaki sobie zrobiłem i do tego surówka była w lodówce. Pokażę wam, bo tak jak wspomniałem o moim obiedzie, to pokażę wam, na czym robię w ogóle, bo na czym mogę smażyć, nie? Też może takie pytanie ktoś zada się. Także zaraz wam wyjmę. I to nie będzie... To będzie olej, nie? Ale olej taki trochę inny, bo to jest olej kokosowy. Znajdziecie to w sklepie, ale jest droższy niż zwykły rzepakowy, czy też słonecznikowy. Kiedyś stosowałem ogólnie oliwę z oliwek. Oliwa z oliwek jest bardzo dobra na redukcję, ma fajne tłuszcze jedno nienasycone i wielonasycone. Nie ma tych trans, co jest, jakby wam to powiedzieć, w McDonaldzie, co znajdziecie w tych przetworzonych jedzeniach. I to jest bardziej właśnie zdrowsze od tego, od oleju kokosowego, ale olej kokosowy to jest taka wersja na masę, bo ma więcej kalorii, więc na tym możemy fajnie dobić sobie kalorykę i na tym ogólnie smażę często, nie? Smak jest nawet okej. Okej, no, bo ja mam tak szczerze, nie? Także na tym smażę. Ale rzepakowy używam. Używam często. Ale bardziej olej kokosowy, nie? Ale to zależy do czego właśnie, na czym najbardziej pasuje, nie? Bo często też jem makaron z, jakby mam to powiedzieć, z serem, nie? Z serem białym. No i w sumie makaron z serem to smalec. Na smalcu sobie smażę. Także na oleju kokosowym nie smażę, bo olej kokosowy na przykład fajnie pasuje do jajek. Do jajek bardzo, bardzo smacznie, nie? Ale ogólnie olej kokosowy spoko. Pokażę wam jeszcze taki mój ulubiony zamiennik co do cukru. I to nie będzie na pewno słodzik. O nie, nie. Tylko miód. Po prostu miód. Miód jest zajebisty, dlatego że ma dużo kalorii, ma witaminy. No i w sumie stosuję to często do czarnej herbaty, bo piję często czarną. Tak jak widzieliście na wcześniejszych odcinkach i tutaj gdzieś w obrębie kuchni yerbę też piję, ale miód jest bardzo fajny, stosuję go po prostu często jako zamiennik cukru. No i teraz wam pokażę, co ja mam ogólnie w lodówce. Głównie będzie to źródło białka, nie? Także zaraz wyjmę takie parę takich moich ogólnie flagowych produktów, które często stosuję. Wiadomo, serek wiejski, super sprawa, gdyż tani jest. To jest przede wszystkim, nie jest strasznie drogi, jak te jakieś, wiecie, proteinowe wynalazki, batony i te inne, wiecie, a to jest naprawdę fajnie, można sobie przed treningiem też opierdzielić, czy na kolację. Dużo ma zastosowań, fajnie można go użyć, ale ogólnie serek wiejski spoko, fajne białko. No i co tam mamy jeszcze? O,
To też jest spoko, sprawa, zaraz wam pokażę. To jest kwark. To też jest fajne białko, to już bardziej takie, można powiedzieć, jest już serek typu islandzkiego, ale bardzo smaczny. Naprawdę bardzo smaczny. Cukru oczywiście będzie miał więcej, nie? Ale ogólnie tłuszcz nie ma i białko też jest niezłe. Także na tym możemy sobie też fajnie uzupełnić między posiłkami, czy to do jakiegoś obiadu, po obiedzie dorzucić sobie, nie dobić, czy ogólnie między posiłkami. Taki fajny, spoko serek. I skwark jest dobry, i dobry jest i skyr pitny, jak i również do łyżką do jedzenia też, nie? Także te wszystkie typu islandzkiego rzeczy bardzo ok, także polecam serdecznie. No i w sumie tyle z tego. Co wam tu jeszcze mogę pokazać? No wiadomo, tak jak mówiłem, rotuję sobie jedzenie. No i też jaja są, nie? No jaja oczywiście rotuję sobie z białkiem, no bo tak, jednego dnia sobie zjem przykładowo, wypiję szejka i coś tam, wiecie, skroję kanapkę sobie zjem do tego, nie, coś tam sobie dorzucę, drugiego dnia jajka zjem z kanapkami, nie, a trzeciego na przykład dwa serki wiejskie opierdzielę i też sobie coś tam dorzucę, jakieś węgle, tłuszcze, nie, i tak sobie po prostu rotuję te białko, nie, żeby nie mieć po prostu za monotonicznie te jedzenie, nie, monotonnie, no bo wiadomo, codziennie załóżmy jeść kurczaka z ryżem, no to wam by się na pewno znudziło, więc ja sobie po prostu różnorodnie jem i dzięki temu wszystko uzupełniam, nie? Wszystkie witaminy, jak i minerały i też ogólnie jem to, co lubię. Wiadomo, jeszcze dzisiaj jadłem, ale to już tego nie ma. Jest koktajl. Koktajl, tak jak widzieliście na wcześniejszych odcinkach, wleciał przed treningiem, ale już został wypity. Już nie mam, będę musiał uzupełnić. Bo często robię zapasy, wiadomo, takie jest życie ogólnie osoby trenującej na siłowni. Trzeba cały czas uzupełniać jedzenie, aby nie na szybkiego i na ostatnią chwilę nie kupywać, tylko zapasy sobie robić, więc tak to ogólnie wygląda. I jeszcze wam pokażę w lodówce, bo mi się przypomniało. Są takie moje smaczki. Pierwsza rzecz, to mam sos, taki ostry, który ja lubię ogólnie, ostre sosy sobie doprawiam do kanapek. Też mam sos z Tysiąca Wysp, też sobie dodaję do kanapek, ogólnie lubię takie coś. To jest Ghost Pepper, to ma prawie 1,5 miliona skali Scoville'a, także sieka jest totalna. Kiedyś jadłem Carolinę Reaper, powiem wam, że normalnie aż mi z ręce zdrętwiały i musiałem lecieć do sklepu po śmietanę, no sieka była totalna, rozwaliło system, nie, to też nieźle dawało popalić i szczególnie moja dupa na drugi dzień, no to też to można stwierdzić, że można trochę posiedzieć, ale ogólnie ostre jest dobre, ostre napędza metabolizm, jest zdrowe, ja polecam serdecznie, nie, wiadomo, nie każdy lubi, ale ja ogólnie lubię, jest zdrowe, więc kto się dostosuje, to jego sprawa, nie? Wiadomo. A, w sumie, jeśli chcecie, bo w sumie kumple mi mówiły, żebym zrobił test. Mogę ekipę zebrać jakoś, zrobimy na przykład test ostrych sosów, nie? I będziemy wcinać, także co o tym myślicie, napiszcie w komentarzu. I jeszcze wam pokażę. To jest takie krem orzechowy, bo często nie jem orzechów, dlatego że wiecie, no bawienie się z tymi łupinkami, tu wiecie, dziadkiem to rozwalanie, no to jest za dużo zabawy. Także ja sobie kupuję krem orzechowy, jest to taki proteinowy, co ma dużo tłuszczy, dużo białka. Ja to sobie dodaję, głównie właśnie tak jak widzieliście, do wafli. Po prostu ja sobie nasmaruję i wszamam, nie? I tak samo jest do tych kukurydzianych, do tych ryżowych. To sobie właśnie tak stosuję i ogólnie
bardzo smaczny, nie? Można sobie urozmaicić jedzenie, więc to jest taki słodki dodatek na masę, na pewno się nada, bo orzechy są kaloryczne, jak i też zdrowe. Ale oczywiście mam orzechy, tylko ja ich nie, no bo tu za dużo pierdzielenia jest. Po prostu lepiej sobie kupić masło orzechowe albo krem orzechowy i po sprawie. Także tak to wygląda. A, i jeszcze coś. A, i mleko, nie? Mleko, wiadomo, mleko ląduje tym. Do białeczka, nie? Mleko zawsze sobie zalewam do białka, albo samo piję, albo też z płatkami, więc mleko fajna sprawa też. Bo wiecie, białko same z wodą to jest taki kisiel, nie? To nie jest za smaczne. Czasami bywało, że trzeba było wypić, bo nie było mleka, ale ogólnie lepiej sobie kupić mleko na zapas, więc z mlekiem jest po prostu smaczniejsze. No i w sumie tyle. A, warzywa to wiecie, warzywa to tak, zaraz wam powiem. Głównie, jak tu widzę, a i w sumie to też wam mogę pokazać. Poczekajcie, to jedno z nich. Ja często jem konserwy, no na przykład śledź w sosie pomidorowym, spoko sprawa. Wiecie, ja nie suplementuję omegi 3, więc w taki sposób sobie ją uzupełniam. Bo po prostu nie było siana, żeby kupić omega 3, nie? Kiedyś brałem omega 3, nie? W tabletkach, ale właśnie kupuję sobie śledzia, to sobie te kwasy tłuszczowe, DPA, DH sobie po prostu uzupełnię, nie? I mam parę tam śledzi w lodówce, makrele lubię szproty, lubię sardynki, także różnorodnie, z tym też się po prostu nie wybrzydzam, także to jest śledzik. No i co tam jeszcze? Warzywa, no to tak jak widzę, zaraz wam powiem. No, warzywa to głównie papryka ostra, papryka zwykła, ogórek, pomidor, także taki standardzik, nie? Jak to w Polsce bywa. I masełko, wiadomo, kanapeczki sobie po prostu zrobić. Także taka jest z tego kolej rzecz. Płyny oczywiście też uzupełniam, aczkolwiek skończyło się dzisiaj. Woda bystra jak woda w kiblu. 5-litrowy baniak często kupuję, ale żeby sobie urozmaicić, żeby samej wody nie pić na przykład, to kupuję sobie na przykład syrop. No i sobie rozrabiam, nie? Syropik sobie rozrabiam, żeby po prostu urozmaicić sobie smak. Zawsze to dodatkowe węgle wpadają, więc spoko sprawa. Oczywiście mam jeszcze wagę kuchenną. Ja gdzieś tam na Allegro złapałem za okazyjną cenę, taką nawet atrakcyjną. Ogólnie ważę sobie produkty. Staram się ważyć tak, jak mam napisane po prostu w rozpisce. Ile tam ma być gramów mięsa, czy to ryby, nie? Więc wagę sobie używam. Aczkolwiek kiedyś częściej używałem, bo liczyłem kalorie. Był taki okres, że liczyłem nawet 3-4 miesiące, ale powiem wam, że to jest trochę uciążliwe latać cały czas i ważyć. Głównie to na redukcję się przyda, takie wiecie, ważenie według mnie. Na masie to bardziej się znaczy, żeby jeść dużo. Ale jak wiecie, ile jecie posiłków w ciągu dnia, załóżmy te 4-5 posiłków, więc nie musicie się martwić, że macie niedobór kalorii, bo według mnie jak się często je i jest dużo posiłków, czyli do 4-5, więc raczej może być nadmiar. Trzeba po prostu mieszać. Raz jeden posiłek, węgle, białko, tłuszcze i tak każdy taki posiłek będzie, więc nie trzeba się martwić o po prostu taką wagę kuchenną, ale zalecam się zaopatrzyć. Fajny sprzęt, czasami się może przydać. Ogólnie rzecz biorąc, tak powiedziałem mniej więcej co jem, nie powiedziałem wam ogólnie wszystkiego, no oczywiście by to mi zajęło z pół godziny, jakbym miał wam poszczególne produkty wymieniać, co jest w kuchni, nie? No to powiedziałem wam to, co ja ogólnie często jem, stosuję, więc
takie wpadają u mnie w diecie. Moja dieta jest prosta. Jest dosyć ekonomiczna i nie jest skomplikowana, także nie myślcie sobie, że dieta to w ogóle jest, wiecie, że to tak, wiecie, restrykcyjnie, tu wszystko, wiecie, co do joty, nie? Nie, po prostu, wiecie, dieta jest dla was, nie wy dla diety, więc miejcie to na uwadze i po prostu jedźcie sobie co lubicie, nie? Wiadomo, inaczej to wygląda, jak ktoś szykuje się na zawody, więc on musi podchodzić do tego bardziej rygorystycznie. Także tak wygląda moje mniej więcej jedzenie. No, ja często właśnie jem mięso, ryby. Wiecie, nie pokazywałem wam, jakie są moje przykładowe obiady, bo po prostu ich nie ma, bo są już zjedzone przeze mnie, więc tego wam nie pokazałem. No, jedno zdjęcie na pewno tam powindywało na ekranie z dzisiejszego obiadu, więc tak to mniej więcej ogląda. Także dziękuję za oglądanie, dziękuję też, że dotrwaliście do końca. Trzymajcie się i do następnego. Strzała, yo!